Ciśnienie atmosferyczne jest zjawiskiem, które w dużym stopniu wpływa na pogodę, a także na ludzkie zdrowie i samopoczucie. Najwyższe ciśnienie jest na nizinach. Nad morzem ma średnią roczną wartość wynoszącą 1013 hektopaskali i maleje wraz ze wzrostem wysokości. Czym wyżej, powietrze jest zatem bardziej rozrzedzone, a w ślad za tym jest mniej tlenu. Często słyszymy o niedostatku tlenu na dużych wysokościach, w kontekście zdobywania ośmiotysięczników. Bardzo niskie ciśnienie i brak wystarczającej ilości tlenu w powietrzu sprawia, że niektórzy himalaiści korzystają z butli tlenowych. Wprawdzie w znacznie niższych Tatrach tlenu jest wystarczająco do normalnego funkcjonowania, niemniej spadek ciśnienia jest znaczny. W Zakopanem średnie roczne ciśnienie wynosi 919 hektopaskali, czyli jest o 9% masy powietrza mniej niż nad morzem. Na Kasprowym Wierchu, gdzie teraz jestem, w obserwatorium meteorologicznym na wysokości 1987 metrów nad poziomem morza, średnia roczna wartość ciśnienia wynosi 796 hektopaskali. Brakuje tutaj 21% masy powietrza w stosunku do niżu. Natomiast na Łomnicy, która ma wysokość 2634 metry nad poziomem morza, ciśnienie wynosi 734 hektopaskale. Masa powietrza jest zatem mniejsza o 28% w stosunku do niżu. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza zwiększa się także amplituda roczna ciśnienia. O ile wahania w Zakopanem są stosunkowo niewielkie i wynoszą 6,7 hektopaskala, to na Łomnicy jest to prawie 16 hektopaskali. Dla zdrowia ludzkiego szczególnie niebezpieczne są nagłe i wielkie skoki ciśnienia, związane z przechodzeniem frontów atmosferycznych i z wiatrem halnym. Patologiczne objawy obserwowane są ze strony układu nerwowego i krążenia, a także kondycji psychicznej.